Szanowni Państwo, witam serdecznie w Galerii Narodowego Centrum Kultury Kornega.
Garda. Cieszymy się niezmiernie, że w tym przedświątecznym czasie znaleźli Państwo tak licznie chwilę, ażeby zaszczycić nasz dzisiejszy wernisaż. Wernisaż wystawy dla nas szczególnej. Narodowe Centrum Kultury już od kilku lat mieści się w historycznym, jakże ważnym budynku przy ulicy Płockiej 13. Budynku, którego historia jest pretekstem, ale jednocześnie zaszczytnym pretekstem do organizacji dzisiejszej wystawy. Wystawy pod tytułem Płocka 13 u źródeł polskiej fonografii. Witam serdecznie wszystkich Państwa, szczególnie serdecznie witam pana Kazimierza Mankiewicza, zastępcę dyrektora Narodowego Centrum Kultury. Witam serdecznie również pana doktora Tomasza Lewskiego, współkuratora wystawy oraz pana Macieja Łukasza Głębiowskiego, kuratora wystawy. Ponieważ jest nas tak dużo, okres jest tak napięty, to nie przedłużając, proszę o zabranie głosu pana dyrektora Kazimierza Mankiewicza. Dobry wieczór. Dziękuję, że znaleźli Państwo czas, żeby z nami chwilę tutaj, na chwilę się spotkać i pomyśleć o polskiej fotografii. Galeria Korde Garda, którą Narodowe Centrum Kultury prowadzi od kilku lat, już trzeci raz odnosi się do fonografii. Pokazywaliśmy okładki płyt winylowych autorstwa Rosława Szajbo i Stanisława Zagórskiego, dwóch znakomitych grafików, którzy odnosili wielkie sukcesy w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii. Prezentowaliśmy okładki płyt winylowych jako swojego rodzaju dzieła sztuki popartowej lat 70. A dzisiaj na tle wykresu fali dźwiękowej powiedzenia Płocka 13 u źródeł polskiej fonografii chcemy wrócić do lat 20., 30. i okresu powojennego, dlatego że budynek, w którym się mieści Narodowe Centrum Kultury, to tak naprawdę historia polskiej fonografii. Więcej na ten temat poproszę, żeby powiedzieli nasi goście, kuratorzy wystawy, pan dr Tomasz Lewski, dzięki któremu mamy tutaj bardzo wiele eksponatów związanych z polską fonografią i którego poprosiłbym teraz o to, żeby nam dwa słowa wymienić. Dziękuję bardzo. No cóż, fonografia nasza jest piękną baśnią, ta przedwojenna, niestety baśnią dosyć mocno zdruzgotaną w czasie II wojny światowej. Więc nawet takie najdrobniejsze pamiątki po artystach, które tutaj mamy w tych dwóch gablotach, no naprawdę są dosyć cenne. Mamy bardzo ciekawe przedmioty wyeksponowane tutaj na naszej wystawie, na przykład umowę z artystą na nagranie płyt. Możemy sobie poczytać, ile wytwórnia płaciła artyście za naśpiewanie płyty, jak to wszystko było wówczas sformułowane. To były początki tego świata, w którym my dzisiaj żyjemy. Początek świata kultury masowej także oczywiście. Początek zjawisk, które dzisiaj dla nas są właściwie nieodzowne do życia. Radio, płyta, w ogóle dźwięk zapisany w sposób, w który można to potem powijać czy odtwarzać. To są dla nas oczywistości, ale wówczas dla ludzi no, było to naprawdę czymś szokującym. Był taki wielki przełom kulturowy. Płyty najdawniejsze przybliżają nas właściwie artystów, o których no, nie mielibyśmy okazji na pewno ich słyszeć na żywo. Proszę także zauważyć, że wszyscy ci artyści, którzy nie doczekali wynalazku fonografii, czyli właściwie przed pierwszym takim wielkim tenorem, jaki był Enrico Caruso, właściwie są dla nas no, wręcz obojętni. Nie możemy nic wysłuchać z ich kreacji, ich śpiewu. Natomiast postać Enrico Caruso, który był pierwszym tenorem operowym nagrywającym na początku XX wieku płyty, wydaje mi się, że ta postać jednak jest znana. Dzięki czemu? No właśnie dzięki temu, że jest głos. Jeśli chodzi o warunki polskie, oczywiście Odeon nie był pierwszą firmą, która w Polsce nagrywała płyty. Płyty nagrywano już w Polsce przed pierwszą wojną światową. Pierwsza była wytwórnia Syrena, ale o niej nie będziemy teraz opowiadać. Potem rok 29. Raptem mamy taki wysyp firm fonograficznych. No jest pytanie, dlaczego do tego czasu nie było i raptem w 29. roku mamy przy Płockiej cztery firmy. Ponieważ przy ulicy Płockiej działał taki konglomerat, prawda, czyli taka dosyć rozbudowana struktura czterech firm fonograficznych, mianowicie Columbia, Parlophone, Homochord i Odeon. One razem tworzyły polskie zakłady fonograficzne przy ulicy Płockiej 13. Właściwie tutaj kluczem do wyjaśnienia tej sprawy jest wynalazek Marconiego, czyli tego słynnego wynalazcy od radio, od przesyłania dźwięku, to od transmisji, od radioodbiorników i tak dalej. On wtedy mniej więcej w 1926 roku opatentował mikrofon. Ponieważ dawniejsze płyty, jeszcze te wcześniejsze, były w ogóle nie nagrywane z użyciem w ogóle elektryczności, tylko do tuby. Tak nagrywał właśnie Caruso i wszyscy inni artyści tamtych czasów.
Więc wynalazek mikrofonu, który oczywiście z jednej strony zniszczył te firmy mniejsze, na przykład w Polsce, które działały, bo nie było stać tych firm na zakupienie mikrofonu w Ameryce czy na przykład w Niemczech, te firmy przestały działać. Ocalała właśnie syrena, pojawiły się te cztery nowe firmy zagraniczne, które miały już jakiś kapitał osiągnięty za granicą i zaczęły tutaj dokonywać nagrań płytowych. Te nagrania, chociaż to były firmy zagraniczne, no są niestety, są stety bardzo istotne, no, mają wielkie znaczenie dla naszej kultury, to znaczy nagrania Jana Kiepury, który jest absolutnie tenorem wszechczasów i osobą chyba najważniejszą, jeśli idzie o wokalistę operową, wokalistykę operową. Zapraszam Państwa do oglądania. Mamy na przykład bardzo ciekawy dokument w gabinecie tam, tej pierwszej, to znaczy pismo impresaria, której był reprezentantem firmy Kolumbia, mieszczącej się przy ulicy Płockiej 13. On zaprasza artystkę Stanisławę Nowicką, dla której zostało napisane Tango Milonga przez Jerzego Petersburskiego. Zaprasza ją na sesję nagraniową. Znaczy, no, tego rodzaju druki i ulotne są moim zdaniem tak cenne dzisiaj jak druki XVIII-wieczne. Posłuchamy także płyt. Mam parę płyt Jana Kiepury, także myślę, że z gramofonu z 1913 roku posłuchamy, jak to wszystko brzmiało, czy w ogóle można głos ludzki rozpoznać, bo ja tak mówię o tych płytach, że były dobre, to zaraz się przekonamy, czy ja nie kłamię. Czy rzeczywiście ten głos Kiepury można rozpoznać z tak bardzo archaicznych i tak, no, nie ma 100-letnich nośników. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i proszę o zabranie głosu. Panie Włoszczowy, Polskiego kuratora wystawy. Proszę Państwa, Płocka 13 to oczywiście Odeon, ale to również budynek. Budynek, który w ogóle nie miał być związany z polską fonografią. Powstał, a w zasadzie zaczęto go budować dla firmy Metalizator, firmy, która zajmowała się galwanizernią, tego typu rzeczami, w ogóle nie rzeczami fonograficznymi. Natomiast na szczęście dla historii polskiej fonografii firma ta zbankrutowała. I pojawiła się konieczność sprzedaży majątku, który kupił właśnie Odeon, Polskie Zakłady Fonograficzne Odeon, na swoją siedzibę. Budynek dokończono i tam niedługo później ruszyły prasy, najnowocześniejsze niemieckie prasy, na których tłoczono płyty takich gwiazd jak Hanka Ortolówna, jak Jan Kiepura, jak ludzie, których jak Andrzej Zgodon, tak, Stanisława Nowicka i wielu wielu innych. W zasadzie wszystkie gwiazdy lat 30. No, panie Tomasz, pan już miał głos. Budynek przetrwał wojnę w zasadzie nienaruszony. Co jest fenomenem, bo jak Państwo zobaczycie na ortofotomapach, które prezentujemy, w zasadzie całe otoczenie tego budynku zostało bardzo zniszczone przez działania wojenne. Odeon był firmą niemiecką i jako taka miał zarządcę niemieckiego, powołanego przez niemiecki sąd działający w Warszawie. Dzięki temu przetrwał wojnę, podobnie jak cały majątek zgromadzony w budynku, prasy, matryce. Jedną z takich matryc pokazujemy, leży ona właśnie na maszynie nagrywającej. Maszyna jest zresztą najcenniejszym eksponatem tej wystawy. Pochodzi z lat 30. Została ona wypożyczona przez Muzeum Techniki, za co bardzo dziękujemy. Jest to maszyna firmy Neumann, tej samej, która do tej pory produkuje świetnej klasy mikrofony. Płocka 13 dziś to Narodowe Centrum Kultury i w latach 90-96 roku, kiedy była w zasadzie ruiną, polskie nagrania wyprowadziły się stamtąd na Doleszowską 6. Płocka to był budynek, w którym sprzedawano rajstopy, gdzie był autoserwis. Natomiast w 96 roku budynek został zakupiony przez firmę Dantex i nabrał wkrótce formy czy przeznaczenia biurowego. My mamy dzisiaj przyjemność na to się mieścić na Narodowe Centrum Kultury, natomiast z tej płotki przedwojennej, rzeczywiście po tym remoncie koniecznym, bo bez niego Płocka by w ogóle dzisiaj nie istniała, niewiele można tam zobaczyć z tej starej płockiej, ale jeżeli Państwo do nas przyjdą, możecie wejść na piętro po zachowanej klatce schodowej z drewnianą dębową balustradą, tą samą klatką schodową i opierając się o tę samą dębową balustradę chodzili na swoje nagrania właśnie ci najwięksi artyści przed nami. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na wystawę. Dziękujemy, że Państwo do nas dzisiaj przybyli. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję serdecznie. Proszę o zabranie głosu pana
Witam Państwa. Przede wszystkim chciałem podziękować organizatorom za tę wspaniałą wystawę, za pomysł poetyckiej muzyki w tej sytuacji geopolitycznej, geofizycznej. Chciałem podziękować zwłaszcza Tomkowi Lerskiemu i chciałem wręczyć pewien prezent, w którym zamknięty jest płyn, który bardzo się mocno przyczynił do rozwoju fonografii, do rozwoju muzyki i do rozwoju muzyki improwizowanej, zwłaszcza znane literalnictwo Jack Daniels, Tennessee Whiskey. Gdyby nie to, to na pewno jazz nie byłby taki, jaki jest. To poproszę się bardzo. I jeszcze chciałem wyrazić radość i dumę z tego, że Tomek jest członkiem naszej grupy, naszej, czyli Fundacji Muzeum Jazzu, która pracuje nad tym, żeby stacjonarne Muzeum Jazzu była w Warszawie jak najszybciej. Dziękuję i gratuluję. No szkoda, że przed przemówieniem moim nie dostałem tego, żeby czytać. Bardzo serdecznie dziękuję, natomiast na sam koniec zmuszony jestem jeszcze chwilę Państwu zająć, ażeby podziękować wszystkim organizatorom wystawy, czyli firmie Dantek SA, Muzeum Techniki i Przemysłu Naczelnej Organizacji Technicznej, Urzędowi Miasta Stołecznego Warszawa, Archiwum Akt Dawnych, Archiwum Państwowemu w Warszawie, Narodowemu Archiwum Cyfrowemu oraz Warner Music Poland. A patronat medialny na dzisiejszą wystawą była TVP Kultura. Chciałbym serdecznie również podziękować panu Arturowi Goskowi, który przygotował scenografię wystawy, za oprawę plastyczną i graficzną. Odpowiedzialna była pani Edyta Ołtak, której również serdecznie dziękuję, a Państwu za wytrwałość, ponieważ granica szedła, jak widzimy, na stojąco, tak więc teraz już będzie można w chwili odpoczynku obejrzeć tą wystawę, która paradoksalnie niewielka, bazuje kawał polskiej historii polskiej fonografii. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Thank you.
wyciął, czyli pan był tutaj z moim przyjacielem. Tylko nie za mocno naciskam.